ποτάμι ήταν κατά πόντο τα σαν του Μωυζό στο κάτω. Συνδυσμίζουμε εδώ το Ιερουσαλήμ είναι δύσκολο και κοτάμι το πάσχε. Είσαι όσο δεν είσαι Χριστός που κάνει μια δυσκολία, το τσάκον της γνήλια να σε να σε χριστιανίσω. Είσαι αυτή τα πάνω της Βόγγελ, η μαμό της Βόγγελ, η ξεδρούσμη, το Χριστούς θα, η φίλη να το μάνε, το πάνε, είσαι τα πάνω της το γνήλια μου είσαι και είσαι και τα πάνω. Δεν το χώρι της έτσι καλά, με κύριε στις σύμβουλες εδώ, στο μήνα του σε κάποιον, κάποιον τάκι, τάκι. Zresztą minimalnie nie lubicie.
Paweł mówi, że musi głosić Ewangelię. Nie dlatego, że ktoś na niego ręce położy, powiedzie, stary się pastorem i teraz musisz głosić, bo mi się rzekł, da się budować. Wcale to nie było zamysł taki Pawła. Paweł głosi, mówi, że musi głosić Ewangelię. Że po prostu, że Bóg do tego powoła, tak jak i każdego innego. Bóg, Paweł dawał jakby przykład, że mówi, że nie tylko po to, ja teraz głoszę Ewangelię, Paweł był fajny, głosi, Paweł to był mąż Boży. Nie, Paweł to powiedział, że każdy z nas ma głosić Ewangelię. A jest przykładem, ponieważ Paweł nas poprzedził, Paweł był prawie 2000 lat temu wcześniej, Paweł pewien, ale on nie będzie, że chodźcie za mną, w sensie teraz to robimy tak jak Paweł, naśladujmy Pawła, ubierzmy się tak samo jak Paweł, naśladujmy pastora, bo pastor teraz jest, on tam chodzi tak jak pastor, to jest absolutnie do brednia. Nie naśladujmy Chrystusa. Chrystus jest tym, który chodzi naśladować, nie naśladuje pastora. Pastor, jeżeli chodzi przed Panem, to on nie skieruje do Boga. On mi powie w pewnych rzeczach, czy w kwestii małżeństwa, czy w woli Bożej, mówię bracie, czy siostro, módl się, bo Pan ci musi to pokazać. To nie jest moja sprawa, żeby ci mówić, jaka jest wola Boża. Ja ci mogę widzieć w pewien sposób, ale ja nie będę mówił, jak ja cię widzę, ja się mówię, Panie, to pokaż, co każdy potrzebuje. Okay? I wtedy to robi nas zależność, jestem zależny od kogoś. A teraz mi pastor, czy prorok musi przyjechać i słowo mówić. Pastor musi głosić w niedzielę. To jest, wiecie co? To jest inkubator. A inkubator, że to można posłuchać jego kazania. To nas prowadzi do naprawdę realnej relacji z Bogiem. Realność. Bóg jest realny, słuchajcie. To, że do Boga się przychodzisz w modlitwie, to, że słuchasz tego, to wiesz, że Bóg jest cały czas się nie zmienia. Bóg jest cały czas ten sam. Bóg jest cały czas potężny. Bóg cały czas czeka, żeby Kościół wstał. Bo Bóg Kościół jest na pewnym poziomie, że dopóki w tym systemie siedzi, to nie możesz chodzić tak, jak Bóg chce. Dopóki jesteś w ramach, które ci człowiek dany wyznaczył, nie możesz, choćby nie wiadomo, jak ten człowiek podleścia do ciebie. To nie możesz osiągnąć tego, co Bóg dla ciebie przewidział. Jeżeli nie chodzisz w ramach Słowa Bożego, to nie możesz chodzić tak jak Kościół chce. Nie możesz chodzić tak jak Paweł. Dlatego ludzie mi się tłumaczą, że my nie jesteśmy jak Paweł, my nie jesteśmy jak Pan Jezus, ale Paweł, Pan Jezus powie, że większy cudowny jest to. Że my jesteśmy zależni od Pana Jezusa, bo On jest wszystkim dla nas, bo On nas odkupił i On jest Bogiem dla nas. To, że Duch Święty w nas mieszka, to nas nie robi Bogiem. To nas robi, że jest tylko większa odpowiedzialność przed nami. Bo Duch Święty jest w nas, i oddajemy Duchu Świętą dajemy się Jezusowi. Duch Święty jest nas i nie będzie ci nikt grobowo chwarstwa prowadził. Jeśli ktoś mówi, wiecie, jak niektórzy, ten kto twierdzi, że jest Bogiem, wiecie, skąd to pochodzi. A niektórzy tak głoszą. Mormoni głoszą, że są, że ewoluują do Boga. Katolicy głoszą, że kiedyś Bóg uczyni Boga i tak samo. Nie wiecie, co? To zapytajcie, to po prostu wiecie to. Wiem o tym kłamstwie z tego duetu. Tak? Nie dajmy się zrobić. Nie, Duch Święty, jest oczywiście napisany. Duch Święty nie napisał, że nas wniesie, co nie, Duch Święty nas skieruje, że będziemy Jezusa wielbić. Duch Święty nas skieruje, że będziemy chodzić w Duchu Świętym, że będziemy chodzić i szukać chwały Jezusa, nie chwały od ludzi, prawda? Czy my to rozumiemy? Tak nas Duch Święty skieruje. Jak będziesz robił bałwochwalstwo, czy będziesz miał zło sobie myślenie, to Duch Święty ci pokaże, jak on ma myślenie. Duch Święty ci pokaże, jakie jest inne myślenie o tobie, które Bóg ma. I Bóg ci powie to, Bóg ci to może szalem głosem mówić, ale Bóg ci nie z ciebie bożka nie mówi. Wszelkie kulty, które mówią, że oni są bożkami, słuchajcie, to jest niebezpieczne po prostu, to co nie robią, tak? Bo jest napisane w ogrodzie Eden, diabeł obiecał, słuchajcie, jaka jest różnica, to też ciekawe się coś nasuwa, prawda? Już to widzimy. Diabeł w swoich systemach będzie prowadził do ludzi, do robienia człowieka Boga. Co to znaczy? My jako w Chrystusie chodzimy w zwycięstwie, bo nie myślmy to ze zwycięstwem. Bo ten, kto się uważa za Boga, to jest po prostu wielu z tych ludzi zakłada w psychiatrystę. A niektórzy się tam zbliżają, tak? Ale o co mi chodzi? To, że po prostu w ogrodzie Eden diabeł, Bóg powiedział, Bóg nam dał normalną relację. Bóg nam dał, nie, że człowiek, zobaczcie, w upokorzeniu, w czołganiu się przed Bogiem chodził i ten nie, człowiek czci Boga, w relacji chodził bliski, tak jako Bogiem, jako przyjacielem, prawda? Ale szatan powiedział, że można więcej. Oczywiście, no właśnie, to jest ważne. Diabeł okultysty, jakiś okultysta,
na Boga i to po prostu sprawdzasz. Naprawdę obawiam się, że coś w Tobie jest, to potrzebujesz wygodnie, to się spójrz do prawdziwego Boga, do Pana Jezusa Chrystusa. Bóg jest Bogiem i nikt tego statusu nie osiągnie. Ale wychodząc, mając Ducha Świętego, który jest Bogiem w sobie, my możemy mocy Jezusa Chrystusa, używając Jego mocy, Jego autorytetu, który jest nam dany za darmo, który jest nam dany z powodu tego, że uwierzyliśmy, my możemy pobić diabły. Tak? Będąc ludźmi, możemy być porą diabłami, które są porą naturalne, które są przebiegłe, które są złe, które życzą ludzkości tylko złego, pomimo, że się podają często podaniu uświadomości, prawda? I często po kościołach chodzą, tak? I siedzą w kościołach, tak? Ktoś nie wiesz, to upadła nie w kościele, to mówię, Boże. To bardzo się myli. Ja nie wiem tego, żeby panikę wywołać. Nie wiem teraz, żeby teraz ludzie, o, ja mówię, żeby ludzie poszli szukać Boga. I wtedy dostaniemy taki sam wniosek. Jak zacznie szukać Boga, to dojdzie do taki sam wniosek. I Kościół ma jedyne wyjście. Chcemy przebudzenia. Bóg może przebudzenie, przeanalizujmy, jeśli mówimy o chodzi o przebudzenie. W jaki sposób Bóg dawał przebudzenie w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie? Jaki to sposób był? Często w Starym Testamencie, oczywiście zobaczmy, kiedy studiujemy tak duchowo patrząc na od Genezis, od Księgi Rodzaju do Objawienia. Na początku widzimy upadek człowieka, później widzimy zabieganie Boga. Cały czas Bóg zabiega, cały czas ludzie szukali Boga. Bóg miał zawsze oddanych ludzi, którzy Mu służyli. I w pewnym momencie co się dzieje? Następuje, Bóg jak gdyby podnosi, zobaczcie, ten lud Izraela, ten naród Izraela nie był najlepszym narodem na świecie, nie był najbogatszy, najmądrzejszy naród, bo tak Bóg mówi. Ktoś to nie wierzy i tu się zgadza się, uważa, że to był najlepszy naród, zasłużyli do tego, Bóg ich wybrał. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki to był naród. I Bóg ich podnosi z tego poziomu, tak jak ja mówiłem, z poziomu no, bardzo niskiego. Bóg ich podnosi do statusu dzieci Bożych. Bo jeśli nie zrobiłem dzieci bożków, tak? I zobaczcie, jest tak, że oni chodzą z Bogiem. Wędrówka po pustyni wydawała się bardzo nieprzyjemna. Walki duchowe, które prowadzili non-stopem, wydawały się bardzo nieprzyjemne, dziwne. Wydawało się, że świat inaczej chodzi i że oni po prostu to muszą teraz walczyć z diabłami, tak? Ale zobaczcie, było osobistwo z tego. Oczywiście ci, którzy chodzili z Bogiem, to nie było dla nich osobistwa. I pośród nich samych tych znaków i cudów, tak? I później Izrael, później dalej jest imię Jozuego, później sędziów. Zobaczcie ten trumf Izraela, który jak chodzi z Bogiem. I pewne Bóg uczy Izraela, kiedy chodzi. Zobaczcie, kiedy Aman chowa te bezbożne rzeczy. Dzisiaj też wielu chrześcijan się wydaje, a co tam jak ma płytę hip-hopu? Co ma jak ma płytę, jak ma ktoś porzuca wciśniętego między poduszkę, a coś. A co to daje? Ja wam powiem, to tak samo działa. To jest pożywka dla demonów. Płyty muzyki rockowej, ja nie wiem czy w Polsce, powiedziałem gdzieś dziwym się, nie wiem, nie ma dowodu, że w Polsce, ale za granicą jest to dawno ludzie o tym mówią. Że oprócz tego, że jest tak zwany backmasking, czyli to jak to by przetłumaczyć taka przesłanie podprogowe, czyli normalnie muzyczka sobie leci, tak, jakiś tam ten, ale jest nagrany w tle, często niesłyszany za ucha pewien przekaz. Jak ktoś to nie wierzy, są procesy wytoczone, wojna dalej na nim, Led Zeppelin, czy coś, ktoś się procesował, z nimi odda się, że oni używają tych rzeczy. Jak nie wierzycie, wiecie, dlaczego nie wierzysz tym rzeczom? Bo poszedłeś słuchać tych muzyki, a ich nie sprawdziłeś za to w sobie. Kierowałeś się swoimi uczuciami, tak jak ty na to patrzysz, a nie kierowałeś się o tym, co mówi Słowo Boże, bądź, wiecie, wy nie możecie ignorować historii. Bo możesz powiedzieć, że my jak tylko na Chrystusa patrzymy, ale Chrystus, jak jesteś w mądrości przed Chrystusem, to Ci Chrystus poprowadzi do Biblii i poprowadzi do historii czasami. Powiedz, Panie, jak mam to zrozumieć? Jak to teraz podnieść? Kiedyś była muzyka, ale nie było może przekazów podprogowych. Kiedyś może było zupełnie to inaczej. Jeśli to jest mój czar, pamiętaj. Więc mieli swoje skale już opracowane. Niektóre skale są demoniczne. Jak to nie wierzycie, to się doszliście do wykładów, którzy są profesorowie, którzy w ten sposób mówią. Albo ludzie, którzy są w kręgu profesorów, a tego się okultyzmu. Oni wam powiedzą. To są pewne skale, które prowadzą ich w trans. Są pewne skale, które
skierowanie czy coś tam. Są takie skale. I te skale są używane w muzyce metalowej na przykład. Więc sobie dokoptujmy te różne rzeczy. Poza tym muzyka rockowa i dzisiejsza technologia jest używana przeciwko człowiekowi tak samo. Bo my się możemy cieszyć, fajnie, chwała Bogu, że jest technologia, że może sobie płytę nagrać. Tak to jest taka stara dzieci technologia, prawda? Nie była technologia. Ale chwała Bogu, mamy osobisty komputer, albo mamy laptopa, albo mamy coś w tym stylu i możemy sobie nagrać płytę, czy to jest fajne, tak? Ktoś może sobie kazanie nagrać, wygrać komuś, znaczy honorować komuś, nawet nagrać na płytę, tak? I może komuś wysłać, chwała Bogu. Ale jednocześnie technologia jest używana się przeciwko człowiekowi. I po to ja tę technologię między innymi promuję. Bo technologia, tak jak mówię, a oprócz tego jest jeszcze inne rzeczy. Znaczy, taki gościu jest, który, nie wiem jak on się nazywa, on wyszedł z tego tak zwanego systemu iluminacji i on opowiadał, że na przykład jak oni, on był odpowiedzialny za jakąś tam jakieś te koweny czarownic, i oni się zajmowali właśnie między innymi tą muzyką. On mówi, że znaczy płyta na przykład wyjdzie, nie wiem, to w Polsce tak samo, to było ciekawe, bo ktoś się odezwał z taką informacją. Czy w Polsce również, czy w Polsce też takie rzeczy mają rzeczy, mają miejsce, ja się wtedy nie dziwię, nie trzeba dużo wcale. Ale o co chodzi? Tam znaczy, bo wiecie, jak oni to nagrywają, to jest ten master cały, tak, taka taśma, chyba master, jak to przetłumaczyć, tak? Ludzie, co się znają na muzyce i nagrywają w studiach, to wiedzą dokładnie, ale mniej więcej powiedzmy jest ta górka, ta taśma taka, nazwijmy maską i później ponoć on tak opowiada ten gościu, z tym był. On to nie jest coś, co gdzieś tam coś poczyta tylko, ale on z tym był i on to widział z pierwszej ręki. Więc on mówi, że znaczy taśma, płyta metalowa na przykład wyjdzie, to jest umieszczana w jakimś miejscu, przychodzi w nocy grupa czarownic, rozbierają się do naga, formują pentagram, albo nie wiem, czy ten pentagram rozwijają na podwodę, czy jedna rysą, ale nie wiem, i odprawiają w zależności od, a jeszcze to było co ciekawe, w zależności od tego, co chcą od tych ludzi, słuchajcie. To umieszczają pewnie, oczywiście to jest niesłyszalne, bo to później jest później z tą płytą mieszane w jakiś sposób, technologicznie, cyfrowo, i później ta płyta trafia, i później my się nie dziwimy, że pewne rzeczy mają pewien efekt. Jeżeli nie da się społeczeństwa, słuchajcie, gdyby się diabeł pojawił na Ziemi, bo on jest na Ziemi, on kursuje tutaj gdzieś, często nas atakuje, ale gdyby diabeł się tak ewidentnie pojawił na Ziemi, i w taki sposób on wygląda, to ja wam powiem, większość osób, nawet tych satanistów, podejrzewam, że są bez diabła. Tak? I nie chciałby nie, przynajmniej nic wspólnego z nim, tak? Więc szata się musi uciekać do pracy podziemia, bo tak to można nazwać. Dlaczego jest praca podziemia? Że jak gdyby działa w tle. One oczywiście, wiecie, pewne znaki jego działania można zobaczyć naokoło. Ja już nie mówię o bezpośrednio bardzo duchowych, bo my możemy bezpośrednio wyrzucać, kiedy wyrzucamy demony, widać demona, który się manifestuje. Ja nie mówię też nawet o tym. Ale ludzie na świecie, którzy nie znają Boga i nie znają, i niektórzy nie wiedzą, że jest diabeł, jest taka osoba, bo dlatego, że diabeł robi propagandę, w jednocześnie w telewizji, puszcza bajeczki, które mówią o różnych, wiecie, demonkach, o jakichś diabełkach, tak? Po co to wszystko, żeby ludzie byli jak gdyby znieczuleni na diabła. Żeby go, jeżeli się ludzi nie da, wiecie, diabeł w różny sposób na różnych ludzi oddziałów, jak się tych ludzi nie da ściągnąć do to, żeby go czcili w sposób bezpośredni, tak jak najwięcej głupich satanistów, tak? Tak, po prostu społeczeństwo do tych tak zwanych dobrych ludzi, bo im co to diabeł, taki wiecie, z takim czymś tam chodzi, widłami i tak dalej, po prostu mi się śmieją z tego. I to ma też swoje znaczenie, swoją taktykę. I podobnie z tymi rzeczami. W jaki sposób myślicie, że pewne rzeczy wychodzą? To rzeczy, które się dzisiaj dzieją, one są, to jest skutek wpływu szatana przez jakiś czas, który był robiony. Szatan też nie może w jednym dzień prawdopodobnie przed tym zrobić. On musi planować, on musi wypuszczać na społeczeństwo, tak? Bo szatan nie tylko jest zainteresowany osobnikami osoby, tak? Jako jednostkę, tak? W społeczeństwie. Szatan jest zainteresowany również, żeby całe społeczeństwo zatruwać. Także jeśli jakiś zło wychodzi na ziemię, bo to był przygotowany, jak na przykład komunizm wyszedł, przychodził, czy katolicyzm, którego nie było od początku i to nie jest związane z Biblią, to
to musiał szatan jakąś pracę magiczną, jakąś po prostu zrobić i wtedy takie coś wylądu. I podobnie z komunizmem było, podobnie z satanizmem, podobnie jak dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj, jeżeli Kościół się obudzić, jeśli my dzisiaj widzimy na świecie, że jest magia jawnie prezentowana, może sobie kupić książeczkę do magii w każdym sklepie, to to musiał być jakiś wysiłek kogoś, i szata musiał się taką zorganizowaną grupę, to się dzieje, a my o tym, jeśli na Bóg nie pokaże, to się nie dowiemy prawdopodobnie. Ta grupa po prostu tylko dzisiaj siedzi, po prostu ogląda zło, które po prostu diabeł zapuścił, tak? Ale naszym zadaniem jest, jako tym, którzy mamy władzę nad tymi rzeczami, pokłonić się przeciwko temu. Kościół jest, mówię, bo musimy zrozumieć, my bez Boga jesteśmy nikim, ale Kościół jest jedyną możliwością do wyjęcia. Kościół jest jedyną nadzieją dla tego świata. Kościół jest jedyną nadzieją, że ci ludzie zobaczą prawdę, że ci ludzie oczywiście Bóg musi pracować, bez Boga my nic nie zrobimy. Dlatego jest tak ważne relacja z Bogiem. Więc musimy to zrozumieć. My musimy rozumieć, kim jest Bóg. Bo jeśli Kościół będzie chodzi w fałszywe Ewangelii, to my nie możemy Boga zaprezentować jak mu nie. I wtedy Bóg, jedyne co Bogu zostaje, to po prostu samemu działać, ja nie wiem. Albo chcę powołać ludzi, którzy naprawdę będą mu służyć o Bóg. I ten główny Kościół idzie w zwiedzeń. To jest tragedia. Dlatego my musimy zrozumieć, że takie technologie dzisiaj są i duchowe technologie są. Więc my, jako chrześcijanie, my musimy, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w czasach ostatecznych i to, wiecie, o czasach ostatecznych mówił, pisał Paweł, tak? Ile to było lat temu? 2000 lat temu, prawda, prawda? I co? Skoro o czasach ostatecznych, ja nie mówię, że dzisiaj będzie już koniec świata, że dzisiaj, wiecie, tak jak te kulty różne głoszą, że dzisiaj jest koniec świata, albo że grudnie zaraz będzie, zaraz się zbliża grudzień, i ci te grupy New Age głoszą, że tam jakiś kalendarz mają rzekomo, wiecie, jakaś ta progresja ma być w tym kalendarzu i rzekomo ma być coś, na pewno nie będzie, ale to co my musimy wiedzieć, to, że oni będą robili rytuały. I my jako chrześcijanie, jeśli ty w grudniu będziesz się źle czuł, jeśli ty w grudniu zobaczysz jakieś masz problemy, jakieś masz ataki, to ty możesz wiedzieć, co to nic nie będzie. I po co to mamy wiedzieć, tak? Wykorzystuję to przeciwko wrogowi. Wiedzę, bo tak, no, dlatego jest tak ważne, żeby ludzie, którzy wyszli z okultyzmu, przestali siedzieć cicho, przestali mówić, jak to ty, który jest sobie, się nie szukasz. No to właśnie, jak jeśli służysz Jezusowi i się na nim skupiasz, to będziesz opowiadał, żeby ludzie otworzyli się oczy. Bo uwierz mi, Kościół ma na kim to oczyć. W dużej mierze. Ja nie wiem o Kościele, jako o Kościele, że jakaś tam, wiecie, dana grupa jest ten. Ja mówię o Kościele, co służą Bogu. Bo co Jego Święte mówią na językach, ci co służą Bogu. Ci co są zapieczętowani do Świętym, ci co mają krew Chrystusa nad sobą, są odbyci w krwi Baranka, tak? Tych, którzy należą do Boga, którzy stali się Kościołem, tak? To o nich mówię. I my musimy, Bóg dzisiaj apeluje do ludzi. Bóg dzisiaj apeluje, Bóg dzisiaj mówi, po co to w ogóle nauczanie takie robić. Dlatego, że ludzie muszą zobaczyć, muszą odróżnić. A jeśli nie potrafisz odróżnić, to musi coś stanąć. Ja się modlę, że Bóg powołał masę ludzi, którzy będą głosić takie rzeczy. I te rzeczy nie wynikają z tego, że ja jakąś książkę przeczytałem, jeszcze wynikają, że jak chodzę z Panem, to mi te rzeczy Bóg pokazuje. I czasem musisz przejść pewne rzeczy, żeby zrozumieć pewne rzeczy, tak? Musisz być część do systemu, tak jak wielu ludzi ma, i później zobaczyć, jak ten system jest zepsuty. Wiecie, Jezus przyszedł do zepsutego systemu w Izraelu, więc nie powiedział, wiecie, będziemy naprawiać system tradycji, będziemy naprawiać system tych faryzeuszów, bo jeszcze raz, ja to już wcześniej gdzieś mówiłem, system, który został Jezus, absolutnie nie był związany, tak jak dzisiaj nie jest, ze Starym Nowym Testamentem. I to trzeba wyraźnie tutaj uwagę postawić. To nawet nie było, oni tak jak mówię w dalszym ciągu, jak gdyby tą sukcesję do siebie mówili, tak jak rzekomo katolicy też to inaczej, to są w ogóle kłamstwa. Ale oni, bo przecież jest powiedziane na katedrze Mojżesza, na tym siedzeniu Mojżesza, na autorytecie Mojżesza, powoływanie się wstecz, że oni mają coś wspólnego z Mojżeszem, tak? Ale co im jest powiedziane, przyszedł reformować
upadłego systemu. I to jest jedna z pierwszych kwestia, że jeśli jest system zepsuty, albo system się zepsuł, jest często potrzeba reformacji. A jeśli system już zepsuty u stóp, u podnóża, u fundamentów, to ten system się nie da naprawić. Jedynie co można być. Babilon, który jest opisany w Objawieniu 18, to Jezus mówi, wyjdźcie z niej, abyście nie brali udziału. Każdy katolik, który zrozumiał, że siedzi w złym systemie, zrozumiał, że potrzebuje Jezusa, albo się tam nawrócił, w dalszym ciągu się łudzi, że jakoś sobie tam poradzi, to Jezus mówi się albo i tak samo, charyzmatycznego katolika, jak się powinien nazywać z odnowy, bo nawołuje, wyjdźcie z bałwochwalstwa. I to Duch Święty do was mówi teraz, wyjdźcie z bałwochwalstwa, wyjdźcie, ratujcie życie. Bo nie potrzeba wam odejść i do piekła. Rozumiemy? I system, który Jezus zobaczył, był to system nawet nie zbudowany na tym, co Stary Testament mówi, tak? Ale to był, co się stało, wiecie, zobaczcie, ta chwała Izraela, która była, Jozue, później takie trochę dławienie tej chwały, bo zobaczcie, jak się zaczął Izrael zachowywać, to jest dla nas nauczka. My musimy zawsze chodzić z Panem. W księdze sędziów widzimy wzloty upadki, 40 lat w niewoli, ileś 20 lat w niewoli, ileś tam lat w niewoli, tak? Widzimy? Wzloty upadki. Przychodzi bohater wiary, jeden człowiek pobudza, cały naród staje, tak, będziemy Bogu służyć, tak? Na Jeremiasz i tak dalej. Co się dzieje? Czym jest problem? Ludzie się obudzają, i idą do kościoła i wiecie, Eliasz, Elizeusz, bo oni nigdy nie chcieli, żeby na nimi chodzić. Oni mówią, czy wy musicie mieć osobistą relację z Bogiem. Rozumiemy? Osobiście musicie Boga doświadczyć. Osobiście musicie z Nim poczytać Biblię. I mówić, Panie, Ty mnie też możesz użyć. Bo nas Bóg powołał, bo na pewno nas używać. Musi nas Bóg przygotować, musi nas Bóg wyposażyć w Duchu Świętym. Musi nas Bóg nauczyć walczyć duchowo. I musi Bóg nas posłać, żebyśmy my przynosili na owoce. I jak popatrzymy, my owoce są białe. Tak? Do żniwa gotowe, tak? Pole gotowe do żniwa. Ale mamy z robotników. Dlaczego znamy robotników? Bo on mówi systemu, który jest. Bo system wykształtowuje usługów kościelnych, nie robotników w winnicy dla Pana. Nie osobiście kapłanów, którzy są świadomi, kim są, nie wynosząc się, nie może skończyć te kapłany, czy ty składać mi szacunek i hołd, tak niektórzy głoszą. Tak, nie mamy robić, bo Boże, jedyna chwała się do Boga. Chodzimy normalnie, jako ludzie świadomi tego, co jest dla nas zrobić, tak? I Jezus kiedy przyszedł do systemu, ten system, on mi powiedział teraz, jak mam system naprawię, teraz ja jakoś się z tymi religijnymi tak dogadam się i jakoś to będzie, jakoś sobie, wiecie, ekumenię zrobimy, tak? Jezus nic tak nie mówi. Co Jezus zrobił? Jezus poszedł do fundamentów, Jezus uderzył po prostu w to, co po prostu, tak jak dzieci uderzam, w to, co po prostu blokowało ich, wiecie, oni by przyzwyczajeni dochodzą do świątyni. Ale kiedy Jezus przyszedł, zobaczcie, że on się sprawił ze świątyni, to też ciekawe słowo. Przenieśli się ze świątyni, już teraz się przenieśli na łączkę. Pan Jezus prosił kazanie na górze. Przenieśli ze świątyni na łódeczkę. Bo to na łódeczce też wolno głosić, to trzeba do świątyni nie brać, to trzeba do świątyni iść. Pan Jezus z łódeczki głosił. Pan Jezus głosił, gdzieś tam dobił, Pan Jezus sportu jakiegoś głosił. Pan Jezus głosił, jednak z góreczki jakieś, górka jakaś była. Pan Jezus głosił na łączce byli. Wiecie, rozmnożenie chleba było. Zobaczcie. No Panu za to. To Pan Bóg teraz powiedział. I teraz po prostu ten system martwy, co stwierdził? Wybułem z kościoła. Znaczy, między innymi dlatego. To jest może tak nie na przykład, zresztą wierszek można wyczytać między wierszami. Że wybułem z kościoła. I stąd tak Pan Seminarzy zazdrościli mu. Zobaczcie, nie,
My musimy zorganizować system religijny. Musi być organizacja. A więc co? A więc musimy do tego budynku zaciągnąć. Przyciągnę do łaski. Powiedzieć, że tylko ten kapłan może. A zobaczcie, co się zmieniło. W Nowym Testamencie Jezus za Jezusem poszli. Oni poszli za Jezusem. Apostołowie, przeszli wielkich, przeszli oczywiście szkolenie duchowe. Przeszli szkolenie w nauki słowa. Nie mówcie mi, że Jezus nie głosił Biblii, bo jak ktoś tak głosi, to jest herezja. Przeszli naukę słowa. Często Jezus prawdził. Mówił, słuchajcie, to nie tak jest. Że jesteście pokolenie wiarą, kiedy nie mieli wiary. To był wszystko trening potrzebny, tak jak potrzebny dzisiaj. I treningu, który daje Ci Duch Święty, nie chce nic zastąpić. Głoszenie tego słowa nie stanie żaden nieludzki konferencyjka, zeta na kółkach zastąpić. Rozumiemy to? I przenieśli się z wielkiego systemu religijnego, tak na początku, do czasów Chrystusa, kiedy jeszcze był nieupadły, kiedy jeszcze nie były zapomniane tradycje, oto w tym czasie gdzieś tam akurat był dobry. Ale dzisiaj Jezus mówi, że Nowy Testament jest zupełnie czym innym. I zrozumie tą różnicę. Zrozumie, co jest Kościołem prawdziwym. Jeśli zrozumiesz, że jest Kościołem, to się zmieni Twoje życie. Nie do tego, że się zabierz wynosić, ale tylko zrozumiesz, o Panie, a to skoro ja najlepszy do Kościoła jestem starą świątynią, tego, że nie zasłużyłem, a Pani to dał, to teraz ja gdziekolwiek i na to idzie Kościół. I stąd można jechać na misję, i stąd możesz wiedzieć, że Bóg Cię będzie prowadził, i stąd możesz wiedzieć, że Pan Cię będzie zawsze zachowywał, jeśli mu ufasz, tak? Bóg tak powiedział, bo Bóg tak chciał to zrobić. Bóg chciał świątynię następną wybudować. Wiecie, niektórzy tam czekają, będą następne świątynie budować. Nie ma znaczenia. To ma znaczenie prorockie pod względem Słowa Bożego, ale Bóg, to co Bóg wskazuje, że my, po prostu człowiek, bo Bóg sam mówi, nie mieszka w świątyni, czy nie tylko ludzko. Jaką, co możesz wybudować? Marnujecie pieniądze, budowując te wspaniałe gmachy po prostu. Rozumiemy? Bo Bóg może dać, jeśli jest jakaś grupa i gdzieś muszą być szkoleni, spotykać się gdzieś, nie ma z tym problemu. Problem, na szczęście to nie był problem. Jak ktoś nie wierzy, niech zobaczy sobie, ja już mówiłem to na kazaniu zatytułowanym Kościół Inkubator chyba. I tam mówiłem, na szczęście zobaczcie sobie budowlę, jak to było. Gazeta chyba Los Angeles Times opisywała to jako taka rozlegodana po prostu budowla. Brundera, tak? Taka zdrada chyba była i można sobie zobaczyć. Ale Duch Święty wstępował i tam tłumy wszły po prostu, tam tłumy i ten ogień, to tam się rozpadał, został poruszony. Ale później zrobili z tego zabytek, później zrobili z tego po prostu tradycję teraz. Bo mamy 10 000 ale nie mogłem przegrzeć tych kanałów, zobaczcie. Przejdzie z chłamu, się w ogóle wciągania. Zastawienie. I mówię, że chcę to narzekać, nie chcę, żeby komuś ciągarnię biznes zepsuć. Ja mówię wam. To, że jak ktoś oferuje coś, to nie znaczy, że jest dobre. To, że ktoś coś głosi, nie znaczy, że jest dobre. To, że ktoś ma 50 lat, to nie znaczy, że jest dobre. I musimy to wiedzieć. Jeśli nie, wielu ludzi jest widzą. A my nie mamy być widzami. My nie mamy być wodzeni za nos. My nie jesteśmy niewolnikami ludzi. Musimy o tym pamiętać. Bóg nas dał jako synów. Tak? Jako niewolników. I mamy żyć jak w grzechu. Nie chodzeni, bo mi człowiek organizuje życie religijne. Nie. Ja będę młody i powiem, Panie, jak jest coś fajnego, że to mi tam pośli i zawsze coś Bóg daje. Bóg kogoś postawia, albo ja mówię, bo się wygaję. Mogę sobie zaobserwować, mogę posłuchać, jakoś to głoszą i Bóg prowadzi i to jest jakiś cel w tym. Ale ja chodzę z Panem. I tam chcę, gdzie Bóg mnie prowadzi. Tam, gdzie Bóg mnie postawi, tak? Także tak jest. I to było przejście ze świątynki na łączkę. Jak już to powtórzę się jeszcze raz, na górkę, na jakąś łódeczkę, statek, tak? I to problemy też. Ale tamto mówiło z budynku, więc była tragedia. Więc zwołowali. O, wywędrował, to on nam kazał ten, teraz już poszli. Mówiłem, że widzę, Pan Jezus nie głosił takiej teologii, że oni się kościołem wstali, bo oni poszli. Oni poszli głosić Ewangelię. Rozumiemy to? I jak był budynek, zobaczcie, a co jeszcze ciekawego z dzieł apostolskich. Gdzie oni się spotykali? Często spotykali się po domach. Kościół, który jest w swoim domu, jest napisany.
pełni Ducha i Święty, mówi na języka. Ale on chodzi z Panem. Pan robi to, co Bóg chce od nas. Nie patrzcie, jeśli brat źle głosi, masz go pomnieć. Bo jest napisane w Biblii. Jeśli brat grzeszy, to idź go pomnieć. Jeśli brat coś zrobi, to go pomnieć. Zapominajcie, jest napisane. A tutaj napominają, że owijają bawełnę przez dwie godziny i na ustawodnicy. Powiedzą teraz, czy bijemy brawa i kraszczemy i wszystko i idą do domu i idziemy po tak? Nie. Nie jest tak napisane. No jest owijanie bawełnę i takie coś do niczego nie prowadzi. Ale my musimy zrozumieć. Jest napisane kościół, czyli to jest na eklezja, zgromadzenie w domu. Nie to, że to będą się stał kościołem. Nie, to po prostu zgromadzenie przyszło. Każde zgromadzenie było organizowane, rozumiemy? Na kościół przyszedł. Chodzący kościół, tak? Jeśli ktoś to nie wierzy, modelem do tego jest chodzący kościół, jest trochę, jak to nie wiem, to przybytek, że się poruszać cały czas. Tak dzisiaj w Nowym Testamencie nie ma przybytku typowo. Że teraz wiecie, wchodzimy do jakiejś oczywiście, kto się spotyka w domu, ktoś się gromo, kościół się spotyka w budynku, ktoś się spotyka na polu, na przykład w Chinach, ale to w Chinach się spotykają na polu i co i według waszej definicji z zachodu, z Ameryki, coś nie jest kościół. No i wiecie, jeszcze coś śmiesznie, że mi o czym o Chinach mówię, ale w Chinach mamy, wiemy, że jest ten tak zwany kościół sankcjonowany przez państwo, tak to nazwijmy, i kościół podziemny. Kościół podziemny jest traktowany przez wielu jako to nie jest kościół. Nie oszukujmy się. Możecie różnie słyszeć, ale tak jest. Billy Graham nie nazwie m.in. tego kościoła podziemnego kościół. A to jest główny kościół, który tam działa. Tam ci chodzą, to wiecie, przez rząd sankcjonowanego, kazania są badane przez rząd, czy nie wykraczają, czy nie, jak gdyby na rząd nie próbują, wiecie, jakiejś dywersji rzekomo prowadzi, wiecie, kontrola manipulacja, komunizm i tyle. A podziemny kościół jest jak grzybów. I oni nie mają budynków. Oni się w stodołach spotykają, zresztą i jako przebudzenia, to zobaczcie, to przebudzenie nigdy nie oscyluje wokół, skupiamy się na budynku moim. Skupiamy się na budynku. Nie, Bóg gdzieś będzie może, Bóg zorganizuje jakieś, ale tak jak mówię, zobaczcie, że oni się spotykali, ja mówię, proponuję każdemu, za czym ktokolwiek wyciągnie wnioski fałszywe, zobaczcie, w jakim budynku się spotykała, a co zrobić. I poczytajcie o tym, bo są zapiski, jak ktoś zna angielski, tam może do dobrych materiałów dotrzeć. Co prasa na ten temat pisała? Także dzisiaj sposoby patrzenia, tak? Można powiedzieć, jak Pan Jezus przyszedł, zobaczył system, który był kompletnie nie tak. Dlatego jest powiedział, że wy słyszycie waszej tradycji, że mieli kwas faryzeuszy, to był kwas Herona. Co to jest kwas Herona? Kwas Herona to są nauki polityczne w Kościele. Dlatego, że Kościół, kiedy się łączy z polityką i współpracuje, to wiadomo, że Kościół będzie zwiedzony. Kościół będzie nauczał, ten Kościół będzie propagował taką od wieków. Jak się Kościół, bo zobaczcie, pierwszy przykład Konstanty, tak? On się połączył. Ale on nie zrobił chrześcijaństwo, tylko on, że różne religie były, tak, w cesarstwie i że oczywiście dały swobody po prostu. Później dopiero, że koło coś się pójść dla Wielka, to było poprzedzone jakimiś rytuałami, to było poprzedzone jakieś piekło, po prostu całe się tam po prostu, to inny Bóg wie, ale ja wiem, że tak było. Piekło się paliło po prostu przez jakieś tam setki lat wcześniej, takie to się potwornictwo się narodziło. Tak, dalsza kontynuacja tej sukcesji Babilon, Medio-Persja, Grecja i Rzym. Rzym jest cicho, tylko ktoś powie, że nie ma cesarstwa rzymskiego. No mówię, zaraz. Jest kontynuacja, bo Pontifex Maximus, kto to jest? To jest papież, czyli jest tu papieża. On kontynuuje jako ta bezbożna, bałwochwalca babilońska struktura. Znaczy, czemu to jest? To się nie zmieniło, to, że Kościół to zaraz nauczać. No więc jest Kościoła problem. Bóg w dalszym ciągu mówi, że tak jest. I wróg się dostał do Kościoła. Wielu Kościołów się zaczął łączyć po prostu z Babilonem. Tak jak się kiedyś, wiecie, do tego chcą dążyć,
tak jak już to kiedyś, bo ekumenizm był dawno, kiedy był Asad, był połączony system rzekomo żydowski ze systemem jakimś pogańskim, kananejskim, kananu, jakkolwiek to nazwać, kananejskim, jakkolwiek to nazwać, i to była ta struktura, tak? I to był bezbożność. Jeśli ktoś uważa, że ekumenie jest w porządku, to zobaczcie, pójdę do środka. Co Bóg powiedział? Zobaczcie, jak Achaba, co Bóg na Achaba sprowadził. Z powodu bałwochwalstwa. I to był w dalszym ciągu, no nie mówię, jesteśmy Izraelem, ale jest bałwochwalstwo. I tak było za czasów, wiecie, kiedy był Eliasz, Elizeusz, i tak było za czasów, kiedy czytamy Księgi Królewskie, zobaczcie, co tam się działo w ogóle. Ale w dalszym ciągu Izrael to był. To byli wybrani Boży, prawda, tak? Ale zobaczcie, co się stało i jakie zniewolenie, jakie straszne rzeczy na nich poszły. Zobaczcie, to nie było z powodu, że Bóg się na nich obrazi, to było z powodu ich grzechu. Z powodu tego, że się łączyli. Bóg nie zabronił. Ile wierzących, jeszcze jeden temat. Ile wierzących dzisiaj, wierzy sobie katoliczki. Dzisiaj wśród kobiet charyzmatyk, wierzy sobie katoliczkę. I odwrotnie. Jest taki osobiony. Gdzie jest taki sprawiedliwy? To jest to, czego Bóg nienawidzi. To jest to, czego Bóg nie chce. Bo Bóg nie daje ci poganki, żeby ją nawrócić już w małżeństwie i później będziesz oczekał nie wiadomo na co. Nie. Bóg ci daje chrześcijankę. I albo jesteś kobietą i Bóg ci daje chrześcijanina. Tak jest napisane, ale dzisiaj ludzie robią to przez co? Jest samo jakby... Wiecie, wszyscy robią to przez co? Byli kto do budynku chodzili i płacili i honorowali pastora, to mogą robić wszystko. Tak jest niektóre kościoły. Kościół taki nie jest, ale jest. Jest taki kościół, cała matka. I w ogóle tym, bo przecież ludzie, wszystko było już w przeszłości. Nic się nie uczymy z przeszłości, prawda? Nie pamiętamy, co było w reformacji, tak? Nie pamiętamy się, ci ekumenicy, plus pan, bo ja nie wiem, kim on jest, pan Ceroński po prostu, kim on jest? Tu słyszę, że nawrócił się do Boga, widzę, że coś Bóg robi w jego życiu, widzę, że chce Bogu zrobić, ale jednocześnie głosi coś, co jest w ogóle niezgodne z Biblią. Nie wiem, że wszystkim, ale ma odnośnie pana Jezusa, że jest starszy za szczególny. Jest ślepy pod tym względem. Niech sobie weźmie to do serca. I tyle. I my musimy chodzić z Bogiem, bo Bóg dzisiaj chce działać, ale my musimy zrozumieć te rzeczy. Dlatego nie ma przebudzenia. Dopóki Kościół nie przestanie się mieszać z poganiem, dopóki Kościół nie przestanie chodzić do Kościoła, stać się Kościołem, bo musimy się stać Kościołem. Jesteśmy zresztą nim, ale on się nie naucza. Dopóki nie znamy sobie sprawy odpowiedzialności, co ma przed Bogiem, dopóki nie znamy sobie sprawy, że my sami osobiście odpowiemy przed Bogiem, że musimy z Nim chodzić. Jeśli Pan to Ci źle powie, a Ty za Nim pójdziesz, to Ciebie Bóg później pociągnie do odpowiedzialności. Jeżeli Ci zboże Bóg Ci każe wychodzić, bo się ktoś przeciwko Twojej żonie modli, a Ty tam zostaniesz, to jest Twoja wina. To jest Twoje głupoty i pranie mózgu, które się podałeś. I Bóg Ciebie tak tam pociągnie do odpowiedzialności. Będzie to Twoją winę, że się znanego zbije. Ty sobie zdajcie się sprawę. To, o czym mówię, jest bardzo poważne. I są takie rzeczy i nie mówcie mi, że nie. Bo jesteście po prostu ślepcami. A najgorsze rzecz jest ignorancja. Wiecie, poganie żyją w ignorancji i ta ignorancja stała wybita z kościoła. Także pan zobaczył tradycję, pan zobaczył tego, tego kościoła. Ale pan nie powiedział, dobra, jakoś się z nim dogada, zrobimy ekumenię i jakoś będzie współegzystować, bo na tym to właśnie on to chce zrobić, nie? Więc pan Jezus zaczął głosić system, który był upadły, pan Jezus wygrzebał wszystko, tradycje, pan Jezus wygrzebał inne rzeczy i co to spowodowało? Że religia zawrzała, tak? Pan Jezus nigdy nie powiedział, że przyszedłem, żeby pogodzić systemy religijne, pogodzić heretyków z wierzącymi, pogodzić sekty z wierzącymi, pogodzić synkretyczne, demoniczne religie z wierzącymi. Nigdy. To jest rolą szatana, bo jeśli to tam może sobie na pewne forumy protestanckie wejść i zobaczyć, co oni tam wygadują po prostu. Czy może za głowę złapać. Oni się mają za chrześcijanie, ale uważają, że są chrześcijanami. A jak byli, to bardzo upadli. I potrzebują nowonarodzenia, potrzebują pokuty. Także tak to wygląda. I dzisiaj, słuchajcie, ci ludzie już nie chcą
nie głosi Słowo Boże. Bo dzisiejsze Słowo Boże też o to. To nie jest o dzisiaj, to już Biblia mówi na temat. Że Słowo Boże też było problemem, kiedy był Izrael w Starym Testamencie. Bo oni chcieli się łączyć, bo to nie było pełne miłości. Jak to teraz z Medianitami nie będą wspólnie się łączyć, jak to i kobiety nie mogą wziąć, takie piękne. No i poganki są brzydkie, oszukujcie się. I mówcie, że poganki są brzydkie. Tak? Rozumiem, o czym mówię? No. Ale Bóg zakazał tego. Zakazał Bóg małżeństwa i świękowców katolików. To tak samo, jakby się świękowy się hindusem, jeśli się z hindusko ożenił, jeśli się świękowy buddystką, że świękowy satanistką ożenił. To tak samo jest. Ale jeśli my nie wiemy świata duchowego, nie wiemy, czy jest katolicy, no to są wszyscy. No a satanistką to się już was przesadzie. No ale to to samo. Jak z katolicką wierzyliśmy, to tak samo, dlatego że oni satanicy i katolicy należy do tego samego Tadusia, tak powiem, tak jak tego, który Jezus mówił, do tego ojca kłamstwa. Tak? Oczywiście katolik może sobie nie zdawać sprawy przeciętnie i nie będzie wszystkim diabła, a będzie wszystkim demony, które się maskują jako święci, patroni i w dalszym ciągu zmarli, tak? W dalszym ciągu jest połączony do demona. I jeśli i to tak wygląda się duchowo, jeśli ty jesteś grzechowcem, jeszcze jest katolicka, to ona jest połączona z szatanem, a ty jesteś połączony z Bogiem, i wtedy wy zobaczcie, co się dzieje. To jest tragedia po prostu. Tych ludzi, którzy takie coś robią. Nie chcą o tym mówić dzisiaj, ale widocznie jest taka potrzeba, ktoś potrzebuje o tym usłyszeć. Nie oszukuj się, jak ona jest piękna, śliczna, bo on, medianitki też były bardzo piękne. Chodziły pewnie pół nagie, bardzo były, wiecie, były uznane seksualnie i na pewno na tym leciały. I były wspaniałe, wiecie, w tańcu i były niesamowicie, jak to powiedzieć, takie przebojowe. Tak? A Bóg powiedział nie. Bo Bóg chce, wiecie, Bóg chce, żebyśmy my chodzili jako naród Boży. Tak? Jeśli się nawrócimy do nitka, się katolicka nawróci, będzie pokutować, wyzna grzechy, grzechy szatana katolicyzmu, grzechów innych, które robiła, to wtedy jest potencjalnym kandydatką. Pozwala też to zrozumieć. Tak? Rozumiemy, to jest bardzo proste, a bardzo się ludzie dzisiaj z tym po prostu burzą. Szczególnie dlatego, że według mnie pośród kościoła są liberałowie, którzy przyszli pod kopować kościół do kościoła. Tyle? Według mnie dlatego, tak, według mnie dużo liberałów stoi za pulpitami, którzy po prostu traktują to jako swoją pracę. Traktują to oczywiście, jak ktoś traktuje po pracę, to będzie na pieniążki leciał, na to, żeby mieć efekty, więc będzie wszystkich sposobów używał, żeby tylko ludzi przyciągnąć. Znaczy, że oni będą zbawieni, znaczy, że oni będą te. I on ma przebudzenie rzekomo, tak? Ma przebudzenie 10 tysięcy ludzi w kościele, ale oni nie odróżniają Boga od łaski. Tak, to jest przebudzenie, to nazywają przebudzenie, jak takiego to nie jest przebudzenie. Bo ja już mówię, kim jest przebudzenie. Że przebudzenie przychodzi, jest świadomość Boga, jest świadomość, że potrzebujemy zbawienia, jest świadomość tego, że tym grzesznikami potrzebujemy zbawienia, że bez Boga sobie nie poradzimy, że jest jedyną drogą. Plus Bóg nam pokazuje poraz nas ich grzechu i mówi o oszczeniu w Duchu Świętym, żeby mieli Jego moc. Tak i tak się to zaczyna. I Bóg nam pokazuje potrzeby walki do uwolnienia. Bóg nam pokazuje, że jesteśmy w prawdziwym konflikcie z szatanem, tak? Prawdziwy konflikt jest. I często ten konflikt narasta, kiedy jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. Dlatego, że każdy wierzący w Duchu Świętym jest potencjalnym zagrożeniem za szatana. Ja nie mówię, że jest przez sam kto, oczywiście był się tym błogosławionym, ale o co mi to chodzi? Niektórzy mają Ducha Świętego, a chodzą w ciele. I taki chrześcijanin, oczywiście Duch Święty w nim będzie po prostu rozgoryczony, że się tak może nazwać. I jest to zasmucanie Ducha Świętego, ale tak to nie. Ale jeśli wierząc jest świadomy mocy, które ma Duch Święty i będzie zwiastował Ewangelię i ludzie zaczną nawracać i ludzie zaczną prawdziwie pokutować, odwracać się od świata, to wtedy taki wierzący jest potencjalnym zagrożeniem dla szatana i on będzie atakowany przez diabła. To jest prawdziwy wróg szatana. Wiecie, wrogiem szatana to nie jest ekumenik, to jest liberał z formy protestanci, który nie widzi różnicy między okultyzmem, a wszystko używa, podejrzewa. Zawsze wszystko jest luz, Halloween jest luz, wszystko jest luz. Taki nie stanowi, bo taki jest, albo w ogóle do Boga nie należy, albo jest trzy czwarte po prostu u szatana siedzi. Taki demonizowany i niemici. Taki, który nie jest zagrożeniem ze szatana.
Ale takie przekaz ja bym używał, żeby po prostu rozbić obozy człowieka. Tak rozbić prawdziwe chrześcijaństwo, tak? No i którzy, wiecie, patrzą, że jak ktoś przychodzi i głosi prawdę, to przychodzi rozwijać jedność. Ale jeśli nasza jedność nie jest oparta na prawdzie, jeżeli my nie chcemy tego, co Bóg ma, to jaka to jest jedność? Na podstawie czego? I to jest to, co Kościół powinien zastanowić, bo Bóg chce dać przebudzenie i przebudzenie musi przyjść. I zapraszam, w jaki sposób uda przebudzenie? Jeden ze sposobów był taki, żeby przyznać razu ucisk. Zobaczcie sobie księdze sędziów. Jak przyszedł ucisk, to nagle, wiecie, jak im było ciężko, jak jest Kościołowi ciężko, to nagle potrafił wołać do Boga. I nagle to nie jest wołanie. Dobra, tutaj panie, lustro masz na duchu, czy trochę, tutaj pogankę, tutaj papierocha, tutaj ten... To nie jest takie wołanie. To jest upadek, takie coś. To jest wołanie prosto z serca, prawda? I też widzimy, że musi stan Kościoła doprowadza nas do tego, że my musimy się modlić. I ostrzeżenie tego Kościoła chyba największym jest takie coś. Że Pan Jezus mówi taką przypowieść, że Bóg owszem dał, jako tam człowiek to przeczytać. Raz mówiąc, jest mowa o Izraelu, że Bóg powierzył pewne rzeczy, bo Bóg wiecie, tylko chciał Izrael wyprowadzić, że miał piękną ziemię i tam się bogaci, tam później bez Boga, że tak niektórzy się nie żyją. Pan mi dał, o błogosławieństwo, to teraz korzystam, tak? I teraz już Bóg idzie na odstawkę, filmy wielkie porobili, Bóg poszedł do odstawki, tak? Bo przed niego ktoś ma pieniądze i używa tego na misję, używa tego i jest, bo może teraz Bóg wychodzi, nie polega na pieniądzach, Bóg mu pobłogosławi, to jest zupełnie inna kwestia. Też musi uważać, ale tak to wygląda. A dostawa, która dostała pieniądze, sobie poszła, to właśnie taki był stary Izraela. I właśnie Pan Jezus ostrzega tych Kościół. Że Pan Jezus co powiedział? Że z powodu, właśnie Izrael doszedł do takiej religii, i to jest ostrzeżenie dla Kościoła, że Pan powiedział, że najpierw wysyła tam różnych proroków. Zobaczcie, upadek Izraela, Izajasz, Ezekiel, mniejsi prorocy, upadek Izraela cały czas, przychodzą prorocy są odgadani, Dawid wieszcze, Dawid są, tak, no wieszcze go nazywają, tak? Proroka, jeden z was wielkich proroków, proroka nazwą jakiś po prostu, jakiś wieszczyna przyszła, tak? Tak. I ja nie mówię, że jestem prorokiem, a Bóg powiem, co powiedział. I ja wierzę, że jest ostrzeżenie do Kościoła, że Kościół może spać do takiego poziomu, do takich tradycji i takich ekumenii, że przyjdzie prawdziwa osoba i tak jak zobaczcie, co było takim, można powiedzieć, krokiem, która przelała tą szarę, to było to, że na samym posła syna i oni ten naród izraelski, naród wybrany, który był tak blisko Boga, który się tak Bogu wścicił, który mówi, że Bóg go tak błogosławi, że oni są dziećmi Bożymi, to upadł do takiego stopnia, że pierwszy syn Boży, to jego oni ukrzyżowali. Zniszczyli, tak? Zobaczcie, będę pewien religii, co robi, fałszu i efekt zamykania się mówienia, że to jest negatywi. Nie dopuszczanie żadnej krytyki, nie dopuszczanie nic kompletnie, szczególnie kiedy ja nie mówię o krytyce, kiedy ktoś nas przychodzi, nie ma zielonego pojęcia i nas krytykuje, to wiadomo, że to jest coś innego. A jeśli ktoś naprawdę coś mówi, to musimy słuchać, bo nie może, bo to jest dosyć Kościoła. I co Jezus powiedział, że to jest tragedią, że teraz ten naród, że teraz to zadanie, które miał Izrael, zostanie przeniesione do ludu, który wyda pomocę. Zobaczcie. I żeby to nie było żadnego Kościoła dziedzictwa. Żeby Bóg nie zabrał łaskę z tych Kościołów, nie zbawi jakichś ludzi, którzy będą chodzić naprawdę z Bogiem, a Kościół będzie siedział po prostu z dala, i kamon, oczywiście niektórzy nawet to przekabacili. Żeby nie było i kabolów, a żeby z Kościoła nie zeszła. Bo Bóg zawsze, jak tak robi, on sobie zawsze powoła. Słuchajcie, my nie robimy, jeśli ty dzisiaj mówisz, że ja tam muszę do budynku chodzić, powiem, że Bóg mi nie robił łaski. Jeśli Bóg powołał, to jest łaska dla ciebie. Ty możesz to z Bogiem chodzić, więc wykorzystaj to dobrze. Mój Panie, użyj mnie. Panie, daj mi zrozumieć. I ty dlatego ludzie nie są Bogu dzisiaj, niektórzy Bogu nie rozumieją. Bo się mają modlić wprost po prostu. Panie, daj mi zrozumieć. Panie, pokaż mi, bo chcę, bo mi się tobie podoba, wiesz?
tak, pasku nie kazał się modlić. Pasku się myli. Także oby tak nie było, że Bóg sobie wybierze kogoś innego, prawda? Żeby nie było tak, że chwała z Kościoła odstępuje i później, zobaczcie, Ezechiel też się nie zgodził chodził. On był, wiecie, że przedstawiciel Ezechiela, Izajasza, to Ezechiel był przebudzony, Izajasz był przebudzony, Jeremiasz był przebudzony, tak? Ale to oni byli traktowani jako ci, którzy byli właśnie niepożądani, prawda? Bo cały Kościół chodzi byle jak. Bo cały Kościół chciał się bawić i nie chciał po prostu, bo jest w radości Panu. I jest, kiedy ja chodzę z Panem, ja nie chodzę, wiecie, w Boże nałożonym i poproszę i tego. Ja chodzę w radości. Ja nawet jak widzę Panu Kościół, ja się modlę przed Panem, ciężką obecnością Boga, ale modlę się, bo Pan coś zrobił. Bo musi być po prostu to. I nie będzie prawdziwego przodu, jeśli ludzie nie zaczną osobiście chodzić z Bogiem. Niektórzy muszą wyjść z Kościoła, szczególnie jak jest w naszym Kościół, to tylko będzie hamować Twój wzrost, tak czy tak. Oczywiście posypią się gromy, tak jak ktoś wychodzi z Kościoła, musi wiedzieć. Posypią się gromy, będą jakieś niedomówienia, będą na Ciebie oskarżać, będzie podszedł do pastora, powiedzą, że prawdopodobnie odszedłeś od Boga, bo jeśli masz rodzinę tam, to powiedzą Ci, że jest w buncie, będą dla Ciebie na rodzinę nasyłać, żeby Cię przyciągnąć z powrotem, tak? Bo nigdy nie przyjmują wnioski, nie powiedzą, Panie, dlaczego Ci ludzie odchodzą, tak? No to jest pytanie do 60%. Zadajcie sobie pytanie, proszę pytać się, czemu Ci ludzie odchodzą? Czy jest to spowodowane? Oczywiście, niektóre są rzeczy, jeśli ktoś przychodzi, wiecie, nie chce się modlić, nie przyjmuje nic, co jest głoszone z powodu, nic innego. Ale jeśli ktoś głosi chłam, i ktoś głosi, wiecie, pieniążki i inne rzeczy, i widzi, i że jest upadek w kościele i nic z tym nie chce nic robić, to są dwie różne kwestie. Rozumiemy? I to jest właśnie pytanie, dlaczego ludzie wychodzą z kościoła dziesiątkowego? Ja nie mówię, że we wszystkich, i nie mówię, że każdy kościół się powinien. Nie mówię. Ale są takie miejsca i jest masę rzeczy, które jest, które nie powinny być. To jest fałszywy doktryn. Odnośnie walki o wolność szczególnie. Szczególnie odnośnie, czym jest Kościół. Zapytaj się pastora, czym jest Kościół. Zapytaj się dosłownie, czym jest Kościół. Pastorze, powiedz mi dokładnie, czym jest Kościół. Według twojego zrozumienia wizji. Nie według teologii środkowej. I zobaczcie, co ci powiem. Kto jest kapłanem? Jaką mamy pozycję w głowie? Tylko wiele się, ja mam takie wrażenie, że wielo, dlatego oni tego nie nauczą, bo się boją, że ktoś nagle stanie i będzie o nich lepszy. Ktoś stanie i się wybije. Ja wam powiem tak, jeżeli z tego tytułu przychodzą, ktoś jest gotowy do służby i Bóg powołuje, to powinien wyjść i założyć swoją służbę. Tak? Rozumiemy to? Tak powinno być. Ale to jest w dzisiejszym systemie niemożliwe. Bo jeśli wychodzisz, to często wypadasz, wychodzisz i jesteś na złych relacjach z pastorem. A on później powie, uśmiechnie się, a później powie, że z więzienia zeszedł. Tak? Rozumiemy to? Jak ktoś mi w to nie wierzy, proszę bardzo, jest czas, żeby się tym zastanowić, przemodlić i szczególnie można zwiedzić parę zborów i zobaczyć. Tak, porozmawiać z tymi pastorami, porozmawiać z braćmi i siostrami, pobyć z nimi trochę, zobaczyć, co oni robią i zobaczycie tak. Ok? A później wrócicie i mi powiecie, czy to, co mówiłem, jest prawdą, czy to, co mówiłem, po prostu jest po to, żeby było się ludzi, żeby kogoś pooczerniać, prawda? Tak, to jest też jedna z wymów, właśnie oczernianie Kościoła, nie? Nie jest oczernianie Kościoła, bo czym jest Kościół? Ja nie stoję i nie oczerniam ludzi, którzy chodzą z Bogiem. Jeśli ktoś chodzi z Bogiem, to ma prawo i Bóg mi nakazuje, jako każdy z nas ma być stróżem, jak stróż widzi wilka, który się zbliża, jak stróż widzi, te wszystkie rzeczy to będzie mówił. Nie będzie mówił, to jest negatywizm, bo teraz tak, nie. Ja nie mówię negatywizmu, że nie ma teraz wyjścia, że teraz już nie wiadomo co. Ja mówię, że najpierw trzeba zobaczyć swój stan, żeby można było pójść dalej. Jeśli nie zobaczysz swojego stanu, niestety, możesz się chodzić do kościoła i cały czas być ze siebie. Piękny klaszka, dzisiaj wiecie łezkę uronić, ale w dalszym ciągu, więc my musimy zrozumieć, dlaczego nie muszę być. Bóg chce dać przebudzenie i musi być przebudzenie. I Bóg to spowoduje. Może pośród ciężkich okoliczności. Może przyjdzie przebudzenie. Ja wierzę, że wiecie, ja tam słyszałem, nie wiem, że Indyjczycy chyba modlą o zachód, żeby miałem prześladowanie. Po prostu. I to jest takie ciekawe, prawda? Bo my nie rozumiemy. Często nam się wydaje, że Ewangelia na Zachodzie to jest najlepsza. I są naprawdę chwałoby do tego siostry, które muszą prawie wybrać. Ja się nie boją, oni są popularne może, ale w ten sposób tak to jest. Tak? Dlatego my musimy dzisiaj działać. Nawet
dlatego musimy dzisiaj po prostu chodzić z Panem, dlatego musimy zrozumieć różnicę, jaka jest między prawdziwym kościołem a budynkiem. Co się stało w Nowym Testamencie, co nie było w Starym, tak? Musimy zrozumieć, czy chodzimy do kościoła, który jest starotestamentowy, czy chodzimy w kościele, który jest oparty na Chrystusie, na Duchu Świętym i jest napisane. Zresztą ten werset jest bardzo często traktowany z ironią i taką po prostu śmianiu się. Werset, który mówi, że już nikt mi nie powie, proszę bardzo, że sam go poznać. Ja zawołam, a sam mi odpowie, tak? O, to się bardziej robi teraz ponad naturalny, super ponad wszystkich wierzących. Nie, to powinien każdy wierzący tak będzie robić. Jeśli nie chodzisz z Bogiem i nie masz efektów, a ja chodzę z Bogiem, mam efekty, to nie, ty nie będziesz mnie do swojego poziomu spychał. To ja ci powiem, że jest droga, którą ty chodzisz źle. Że jest chrześcijaństwo, które jest normalne. To jest normalne chrześcijaństwo, takie co ty masz. Właśnie nie daje się zepchnąć tym ludziom do ich poziomu po prostu. Mają się wstydzić tego, co to sobie Pan pokazał, ja się wstydzę, bo i Pan to pokazał i to mi daje wolność w nim. Prawdziwa wolność, jak poznacie prawdę, prawda będzie wyzwoli. Jeśli nie masz prawdy, niestety, prawda się nie może ci prawda wyzwolić, bo nie masz tej prawdy. Więc pokutuj i przyjdź się do Jezusa, połóż te rzeczy przed nim. Nie Bóg mówi, ja wierzę, że Bóg mówi dzisiaj, tylko po prostu ludzie nie chcą słuchać. Ludzie spędzają czas w sposób religijny, a nie szukają Boga całym sercem. Musimy wołać całym sercem do Pana. I Bóg tego od nas oczekuje. Chwała Bogu.